Na program zaprasza sponsor firma Erco, producent linii automatyzujących produkcję oraz części i oprzyrządowania dla lotnictwa. Rozwój przemysłu nie byłby możliwy, gdyby nie firmy produkujące narzędzia i części niezbędne do funkcjonowania wielu urządzeń. Żeby je jednak wyprodukować, potrzebna jest współpraca ludzi pracujących na różnych stanowiskach. Od tych, którzy projektują, po osoby odpowiedzialne za produkcję. Jedną z osób, bez których funkcjonowanie zakładu produkcyjnego jest niemożliwe, jest technolog produkcji. Osoba pracująca na tym stanowisku musi m.in. znać park maszynowy, procesy produkcyjne, musi też umieć programować maszyny CNC. Skończyłem technikum samochodowe w Olsztynie, a następnie UWM-owski Wydział Nauk Technicznych w kierunku mechanika i budowa maszyn. Proces produkcyjny zaczyna się tak na dobrą sprawę od nas. To my decydujemy o doborze maszyn, o doborze technologii, jaką będzie wytwarzana. No i w ostatecznym kształcie wpływa to na jakość ostatecznego produktu. Konsultujemy się z operatorami, jeśli zachodzi taka potrzeba, również z konstruktorami w kierunku ewentualnych potrzebnych zmian, żeby ułatwić, usprawnić produkcję. Praca na stanowisku technologa daje możliwości wykorzystania wiedzy zdobytej podczas nauki w praktyce oraz rozwoju zawodowego. Według pracodawców możliwości te związane są bezpośrednio z wielkością przedsiębiorstwa. Młody człowiek, który szuka pracy, tak naprawdę może nie wie, jak jest zbudowany ten świat komercyjny, przemysłowy, ale może doszukać się tych informacji, jak pracują korporacje, duże firmy, małe warsztaty, firmy rodzinne i firmy średnie. W każdej z tych grup firm jest nieco inna ścieżka kariery i inne możliwości. Często bywa tak, że w dużej fabryce, w dużej organizacji trafia się do jakiejś szufladki, jak się jest w tej czynności dobrym, to w tej szufladce się zostaje na długie, długie lata albo i do końca życia, chociaż firmy starają się rotować pracowników. Natomiast w organizacji mniejszej i średniej jest większa dostępność do szefa, do kierownika, rozmowy o swoim rozwoju zawodowym. Można poznać wiele czynności i praca chyba jest ciekawsza. Małe lub średnie przedsiębiorstwo wcale nie zmniejsza szans na rozwój kariery technologów. Czasem wręcz przeciwnie, ponieważ zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności w dużej mierze wynika z różnorodności produkcji, które prowadzi zakład, a do których potrzebne są różne technologie. Mnogość procesów realizowanych w firmie jest to ciekawe zderzenie teorii z praktyką. Oczywiście ze wskazaniem na to drugie. Teoria teorią, ale praktyka według mnie jest ciekawsza i zapewne według moich kolegów również. Również szeroki pakiet szkoleń, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, powoduje to, że człowiek cały czas się rozwija. Tak jak już wcześniej wspomniałem, mnogość tych procesów na pewno powoduje, że nie ma w tym zawodzie nudy i zapewnia to na pewno na długi czas szerokie doświadczenie zawodowe. W zakładach przemysłu metalowego cenionymi fachowcami są też ślusarze. To oni wykonują elementy produkowanych maszyn i urządzeń lub potrzebne połączenia. Pan Adam Klisz podkreśla, że szkoła zawodowa dała mu podstawy wiedzy, ale prawdziwe doświadczenie zdobywa w codziennej pracy. Ślusarz to jest bardzo ciekawy zawód i odpowiedzialny. W firmie o tak rozległym procesie produkcyjnym spotkałem się z wieloma różnymi nowoczesnymi maszynami i bardzo ciekawymi częściami, których nie widziałem w szkole. W szkole nauczyłem się podstaw, dopiero w pracy rozwinąłem się zawodowo. Nauczyłem się szerzej obróbki skrawaniem i od mojego doświadczenia zawodowego zależy wykonanie detalu i zadowolenie końcowe klienta. Zakłady pracy nawiązujące współpracę ze szkołami zawodowymi dają uczniom możliwości zdobywania umiejętności praktycznych, a to właśnie praktyczne przygotowanie do zawodu zwiększa szanse na znalezienie zatrudnienia. Tą wiedzę nie można nauczyć tylko i wyłącznie w szkole. Szkoła daje bardzo dobre podstawy teoretyczne, ale potem są lata praktyki i ta umiejętność, która zostaje,
Nikt tej umiejętności człowiekowi już nie zabierze, on jest bardzo dobrym i poszukiwanym fachowcem. Szkoły zawodowe, planując nabór uczniów, analizują potrzeby rynku pracy. Otwierają klasy z zawodami, które dają perspektywy zatrudnienia. Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie w szkole zawodowej kształci w klasach elektromechanik oraz operator obrabiarek skrawających, a w technikum w klasach elektryk i technik mechanik. Najnowsze informacje, które pozyskujemy właśnie z barometru zawodów na rok 2017 wynika, że zawody, w których my kształcimy i właśnie te, których rekrutacja dosyć kiepsko wypada, są zawodami deficytowymi. I tak jak mamy w swoich planach dostosowywać ofertę szkoły tak, aby ona odpowiadała oczekiwaniom rynku pracy, to w tej chwili okazuje się, że żadnego z zawodów nawet nie wyłączamy z tej oferty, dlatego że jest niezbędny. Pracodawcy tych fachowców potrzebują. Szkoła planuje również otworzyć klasy z kolejnymi trzema zawodami. Ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń w szkole zawodowej, która po reformie będzie szkołą branżową pierwszego stopnia, oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji w technikum. Przygotowując uczniów do każdego zawodu, duży nacisk kładzie na kształcenie praktyczne, bo wie, że właśnie na te umiejętności absolwentów stawiają pracodawcy w procesie rekrutacji do pracy. I jak gdyby nasze warsztaty szkolne już stanowią małe przedsiębiorstwo. Natomiast uczniowie oprócz tego, tworząc tak zwane klasy czy grupy patronackie, cały rok kształcą się w zakładach pracy, czyli już nie tylko praktyka zawodowa miesięczna, która ma miejsce w technikum, ale właśnie w szkole zawodowej młodzież w klasie trzeciej, zamiast odbywać zajęcia w warsztatach szkolnych, odbywa je w zakładach pracy i w ten sposób pracodawca obserwuje młodzież, bardzo często docenia tych najlepszych, proponuje pracę już i w weekendy, i ferie, wakacje i czasami dla tej młodzieży, już wiemy to od naszych uczniów, pojawia się oferta zatrudnienia stałego po ukończeniu szkoły i tak też się dzieje. Szkoła kształci absolwentów na potrzeby lokalnego rynku pracy, zwłaszcza dla pracodawców działających w branży mechanicznej i elektrycznej. Pracodawcy ci zgłaszają duże braki kadrowe, jeśli chodzi o pracowników sektora produkcyjnego. Także absolwenci naszej szkoły mają bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o zatrudnienie na lokalnym rynku pracy. Wręcz są rozchwytywani na pniu. Chcąc znaleźć pracę po szkole, uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach prowadzonych w warsztatach szkolnych. Tam praktycznie uczą się elementów wybranego przez siebie zawodu. Tak się dzieje m.in. w klasach szkoły zawodowej, przygotowujących do pracy jako operator obrabiarek skrawających. Operator obrabiarek skrawających musi nauczyć się obsługi pewnych maszyn, mocowań, materiałów na tych maszynach, zmiany narzędzi, no i ogólnie sposobu użycia tej maszyny głównie. Uczę się zawodu, tak, i myślę, że po tej szkole zdobędę dobrą pracę. I głównie zainteresowało mnie to, na czym to polega. Na czym polega obrabianie metali, do czego służą te maszyny i jak to wszystko się odbywa. Uczniom klasy operator obrabiarek skrawających szkoła umożliwia zdobywanie także umiejętności potrzebnych do pracy ślusarza, co poszerza ich możliwości i zwiększa szanse zatrudnienia. Na pewno szkoła musi cały czas postępować za technologiami, za tym, że zmieniają się maszyny urządzenia. My tak naprawdę w szkole w chwili obecnej kształcimy młodzież jeszcze na przestarzałym sprzęcie i maszynach, ale dzięki współpracy z pracodawcami, dzięki temu, że młodzież odbywa zajęcia praktyczne na terenie zakładów pracy, no mają możliwość i uczniowie, i nauczyciele te swoje umiejętności zawodowe rozwijać, nauczyciele też i doskonalić się. I właśnie też mamy nadzieję na to, że dzięki projektom, które się w szkole pojawią, ta baza dydaktyczna, przede wszystkim dydaktyczna, zostanie tak udoskonalona, aby odzwierciedlała właśnie warunki rzeczywiste panujące w zakładach pracy, tutaj na miejscu w szkole. Przygotowanie do pracy to podstawa, bo dobrze wykwalifikowany fachowiec jest poszukiwany przez wielu pracodawców. Precyzja, dokładność to między innymi cechy, którymi powinien odznaczać się ślusarz. W firmach, które produkują na przykład części dla lotnictwa, liczą się nie milimetry, a mikrony. Dlatego umiejętności ślusarzy przekładają się na wynik produkcji. Nie ma w polskim języku określenia bardzo precyzyjnego mechanika, który wykonuje na przykład z dokładnością do 1,5 mikrona przyrządy do konstruowania albo składania silników lotniczych. To robi ślusarz.
Ten ręczny ślusarz tak naprawdę jest najwyższej rangi specjalistą, podobnie jak spawacz, gdzie od umiejętności człowieka, od jego wiedzy o materiale, o maszynach i urządzeniach, jakie maszyny mają wady, o technologii, którą technologią można wykonać jako czynność, jaką operację. Od jego umiejętności zależy bardzo dużo. To jest kluczowy człowiek i tak naprawdę żadna maszyna go nie zastąpi. Także ślusarz to nie jest nożyczki ostrzę, tylko to jest bardzo wysoki fachowiec od materiałoznawstwa. Zawody takie jak ślusarz lub elektryk, traktowane przez wiele lat jako nie dające szans na dobrą pracę, wracają do łask za sprawą rozwoju różnych dziedzin przemysłu, powstawania firm produkcyjnych i wdrażania nowych technologii. Sponsorem programu była firma Erco, producent linii automatyzujących produkcję oraz części i oprzyrządowania dla lotnictwa.